Siema, siema, jestem Raju Dzipie, to jest koniec z naszej serii Podwórko Kolnicy, ze mną jest Krzysztof ponownie, siemano. Siemano. Widzowie raczej też są z nami, więc witam serdecznie wszystkich. No i co, wpadać na Twitcha od 17 do 22 od poniedziałku do piątku, oczywiście zapraszam serdecznie. Jakąś tam łapkę w górę stawcie i subika też będzie fajnie zawsze. Słuchajcie, coś fajnego się wydarzyło, za chwilkę wam to pokażemy. Na razie tylko tak tu jeszcze odnośnie tego, z tej, tutaj tych belek. Mamy już ich 94 aż, nie? Po 7,5 tysiąca ludzi, to także fajnie. Aha, jedna to jest jakaś taka niepełna. No i będziemy sobie pewnie, no, przez rok zużywać na pewno tych belek. Także całkiem. Teraz tu stoją maszynki, czyli mój Bombań i Krzyśka w tym miejscu sobie stoją, także też fajnie, mamy dla nich miejsce. Odnośnie też headerków, one się pojawiły tutaj u nas. Zaraz, tak nie chcę pokazać za bardzo, ale tu się pojawiły, sobie tutaj stoją. No i kolejny top kurnika możemy wam już zaprezentować, czyli może się tutaj pokazać, co się zmieniło. O! Halo? Słyszysz mi? Nie słyszę, bo mi przeszkadzają. A, dobra. Po krzyku ten. Krzyku słucha Radia Maria i nie może gadać. W każdym razie, co to się stało oczywiście? No to słuchajcie, może tak pokażę. Mam już tutaj wentylację ogarniętą. Tak samo jak wcześniej te ryny były, teraz i na dach. Tak samo już jest wentylacja założona. Nawet jakąś kamerę pomontowali pierwsze. Więc tu proszę bardzo, tak to się tutaj prezentuje. Są też jakieś takie elementy z jakichś rurek, gdzieś tam przewiercone. Kamery są do tynku? Nie, kamery są, tynków nie ma? No tynków nie będzie akurat. Chyba, że potem są, że tynkujemy. Na razie jest tak, nie? Mogła działać planie w środku? A co, im zimno będzie? Jeszcze jak tam będzie gorąco? No, no na zimie może być zimno. Nie, to się ten, przytulę do siebie. Najwyżej. No i co, to już widzicie, pierwsze takie poszły. To już właśnie wentylacje są, tak jak mówiliśmy o tym wcześniej. No i tu już pierwsze jakieś mechanizmy zaczęli montować, ale to jeszcze nic nie trybi, dopiero to potem zacznie działać, także na razie tylko tyle jest. Czekamy jeszcze na pana elektryka i na gościa, który będzie robić tutaj wodę z jedzeniem. No i tyle właściwie, nie? Tak to tu będzie wyglądać, raczej więcej nic samego tu się nie wydarzy. Naprzeciwko, natomiast wydarzyło coś się fajnego, bo tu mamy takie coś. Będziemy w tym miejscu robić sobie silos jeden obok drugiego właśnie tutaj. Tak właśnie rozkminiłem, a może silo za ciebie po tamtej stronie, a to byłby taki przejazd do kurnika od razu? Przecież nie. No to jest drogo by ci blokowało. No, tak, właśnie z drogą by kolidowało, no to nie, to bez sensu. Dobrze jest jak jest, nie? Czy dobrze jednak tu spoczko. Jest dobrze, nic no. Nie zmieni. Tak, więc tu właśnie będzie stał sobie drugi silos, mamy już tutaj wyrównany ten teren. No i tu wiadomo też, że trzeba będzie tutaj to w tym miejscu już tą podsypkę ogarnąć. Też trochę tutaj z tym zjedziemy wszystkim, także tutaj trochę się to wszystko nam wygładzi. No i zobaczycie już niedługo efekty tego. Ogólnie dziś będziemy robić sobie wapno, z którego trochę się porobiłem. Tego wapienka, no i Krzychu będzie z obornikiem działał. To może pokażemy, co się zmieniło na gospodarstwie, bo zmieniło się dużo. Można. Między innymi właśnie już widzicie efekt, czyli zburzyli nam w końcu budynek. Wszystkie gruzy już tutaj właściwie końcówka została, to trochę tutaj zasypują po fundamentach, bo tu trzeba wszystko wykopać i tak dalej. No ale już to wszystko sobie poszło. No i wiemy już, co będziemy tu stać. Już mam fajny pomysł na to wszystko. No tu resztki właśnie pozostałości, też to sobie pewnie wywozimy. Będziemy stać budynek od tego samego płotu aż do końca, można powiedzieć. No prawie do końca, można powiedzieć. Bo nie będzie dotąd. Tu będzie coś innego stało, ale to zobaczycie niedługo. No i tyle, nie? Mam na razie dużo miejsca, trochę to jeszcze nie wyrównane, ale to w sumie nie wiem, czy będzie się wyrównane, skoro tak będziemy zaraz. Nie, to akurat wyrównamy, ale tam dalej tu też to się będzie działo. Także póki co jeden wielki plac, po bojowisko, no i wielki podwórek, nie? Ale dobrze, bo chociaż mamy gdzie wykręcić, nie? Nie kręcimy się z tym jak wśród bogaciach, tylko normalnie to działa sobie, nie? Że jeździmy sobie. To co, Krzysztof? Jeszcze to drzewko, żeby tu się czasami pozbyć, bo to przeszkadza. A więc co, wydaje mi się, że ono zostanie chyba. No nawet spoko, więc ja wiem, czy będziemy go usuwać. Ale że teraz jak te budynki będą stać, nie? To, a właśnie, to nie mówiłem chyba tutaj, nie? Bo tutaj gadałem z widzami, ale sobie jeszcze nie powiedziałem. W tym miejscu, gdzie sobie stoi ta płyta na obornik cała i to drzewko to będzie sobie, to wydniemy, to bardziej taki krzak większy. I postawimy sobie po prostu taką samą drugą szklarnię w tym miejscu tutaj. Przez co to się nam gdzieś tak zakończy troszkę przed tym. Tu oczywiście dalej będzie droga, którą będziemy mogli sobie rozbierać palety. Przy okazji wysypać sobie coś tutaj z tego silosu. No i tu będziemy mieli taki trochę większy teren, nie? Także to wszystko jeszcze jest w trakcie planowania, ale tak to mam pomysł na to wszystko, nie? Więc no może będzie tak, że to drzewo usuniemy, ale raczej chciałem je zostawić, nie? I Filipku, siemka, witam serdecznie. Dobra,
To co, to chyba bierzemy się za robotę, nie? Ja tu sobie... Cześć, czy to działa? Czy mi się coś tutaj pomyliło? Działa. Matko bosko, cebula. Dobra. No. Więc jedziemy sobie na wapno. Ja wam pokażę teraz nowe pole, na którym jeszcze nie byliście pewnie nigdy. Bo my tam robiliśmy już też akcje z tymi żniwami, w ogóle awasem jeszcze nigdy nie zabierałem, także pojedziemy sobie, wam pokażemy co i jak. Przekazuję Krzychu, fajny pomysł, podsunął co z tymi palami tutaj, które są, rosną sobie, czyli te 67, 8, 9, aż pod tamte krzaki. No i dajcie znać, chcielibyście, żebyśmy kupili sobie te kawałki pól. Myślę, że jesteśmy już na tyle bogaci, że stać nas na takie rzeczy. A propos stania nas na jakieś rzeczy, stania? Nie. Jak to się mówi? Stania nas na rzeczy? W sensie? Że stać nas na to, czy jak to się mówi? Stania? Nie. Zapomniałem, patrz, jak to się odmienia. Co? Że nas stać. O. Proponuję, że nas stać na jakieś rzeczy. Stania. No dobra, strania. To... stać nas, tak. Dostaliśmy 130 tysięcy. Oczywiście... nasz należy nam pieniędzy za ten pożar, więc... Mamy już, można powiedzieć, fundusz na to, żeby troszkę sobie podziałać więcej. No ale też chcemy coś postawić nowego, więc ta nowa rzecz, którą postawimy, będzie kosztować nas mniej, o dziwo. Więc będziemy na plusie akurat w tym przypadku. No ale jeszcze jesteśmy, pamiętać o tym, że zaraz jesteśmy na minusie, jeżeli chodzi o maszyny. Bo nie mamy zgrabiarki, znaczy przesusarki nie mamy, nie mamy siewnika do kukurydzy. No i wózka na krówki, także trochę tu właśnie do tyłu. Lekutko, ale coś tam będziemy sobie chcieli jakoś to odbić. Na pewno gospo trochę się zmodernizuje za te pieniądze, więc myślę, że może nie tyle co kostka, ale troszkę sobie może utwardzimy gospo w jednym miejscu i jakoś tam może wyjść ciekawie. A, nie, co ja gadam, przecież mieliśmy zmieniać płot. No tak, bo się nie mieścimy w bramie. Powoli. Także mam pomysł. Tak, bramę zmienimy, ale no też musimy usunąć płot cały, nie? Bo jak będziemy poszedć, to wiadomo, że będzie trochę ciężej, nie? No, także trochę tam rzeczy nam dojdzie nowych, ale to zobaczycie już, myślę, niedługo. Raczej do końca tego roku powinien przynajmniej stać, powstać ten nowy budynek. Ten kurnik też powinien stać, no i myślę, że może bramy się zmienimy, nie? Raczej nie wiem, czy coś nowego ogarnie się uda się ogarnąć zrobić, może jeszcze ze szklarnie, a tak to pewnie niewiele. No i co, trochę też lekutko na minusie jakby względem przychodów, no bo już nie zarabiamy za panele. Nie zarabiamy już za krowy tyle wcześniej, bo już nie ma tyle krów, wiadomo. No i troszkę w ten sposób właśnie słabo to wychodzi. Dlatego musimy się dogadać na przyszłą wiosnę z nową firmą, która działa z panelami, żebyśmy po prostu mogli sobie panele położyć na tym garażu, no i na domku. Mimo to, że nam taka się przykrość zdarzyła, to jednak no uważamy chyba, myślę, że zgodnie z Krzychem, że panel to jest fajna kasa i dobrze było sobie po prostu to postawić. Także jak coś, to będziemy pewnie to jeszcze nieraz szli. No i jak nie dodaku, to zdobimy farmę. Albo jakąś farmę, no. Tak, no. I co jeszcze? Gdzieś tam powoli się rozglądamy z jakimiś rzeczami do tej naszej cukrowni, którą chcemy otwierać. Na razie myślimy tylko nad działką, gdzie to postawić. No i jakieś tam dokumenty rozeznać się w temacie, ile to kosztuje. Ale myślę, że niedługo coś tam powstanie sobie, znaczy niedługo będzie coś powstawać, także zacznie się dziać więcej, nie? Mamy na razie sporo pieniędzy, ale wszystko idzie na takie sprawy bieżące, bo jeszcze nie mówiłem o tym, ile pieniędzy wydaliśmy na kurnik, a na kurnik poszło 30 tysięcy za koparkę i postawienie tych murów z fundamentami. To było tyle pieniędzy. 15 tysięcy poszło teraz za te wszystkie wentylacje i 40 tysięcy chyba poszło za dach. Z tego co... No tak, dobrze mówię. Z tego co każe, to tyle, no właśnie tak, poszło. Tak, zgadza się. No. Więc jeszcze zostaje nam tylko te podłączenie tych poideł, podłączenie zboża, no i elektryka, nie? Samo w sobie, żeby tam światło jakieś świeciły. No i tyle. Będziemy zamknięci z tematem, będziemy mogli już sobie iść w jakieś te kurki, ale chcemy teraz postawić coś nowego, bo będziemy dosłownie wychowywać sobie kurki od zera, także nie kupujemy już gotowych niosek, tylko zaczniemy sobie od malutkich kurczaczków działać. No i one sobie po prostu będą rosły, przez co będziemy mieli od razu pewność, czym są karmione i tak dalej, nie?
Także w ten sposób chcemy to podziałać, zobaczymy jak to się uda, nie? Sypiemy teraz ogólnie wapno i ten obornik dajemy, dlatego że płyta jadana już nie działa, bo obory nie ma, więc chcemy wszystko stamtąd wywieźć. Co nam zostanie oczywiście, to pewnie też gdzieś sprzedamy, bo obornika póki co mamy dużo na produkcję. No i teraz będziemy o wiele więcej rzeczy nawozić po prostu obornikiem i tym płynnym, bo to fajna oszczędność kasy jest, a przy okazji można coś tam sobie też użyć tego, co po prostu mamy na gospie, nie? Bo używamy tych nawozów sztucznych, a tak naprawdę naturalny jest, leży i nic z nim nie dzieje, więc tak najbardziej myślę, że spoko to opcja. Dostali? Co? Łokrodnie Mariuszka? Nie, nikogo tam nic się takiego nie stało. Mariusz tutaj nam, wiesz, fajnie załatwił właśnie dzięki Mariuszowi tutaj załatwiliśmy sobie sprawę z tym oszkodowaniem, także fajnie wyszło, no i zawsze to tam jakaś kasa też jest dla nas, nie? Dobra, zostało mi tu jeszcze troszkę tego wapna. To może pojedziemy sobie teraz... A, bo tu Krzychu teraz rozwojesz obornik z tego, co widzę. Mhm. No, to się, nie? My to troszkę ludzka może nie realnie, ale krótko, ale wiecie, jak ktoś Krzychu wali obornik, to ja tam przykład jadę gdzieś potem za jakiś czas z wapnem, więc wiem, że może być nierealnie faktycznie, ale no plus jest taki, że mamy wszystko ogarnięte, bo jak mówię, w tym roku mieliśmy słaby plon ze względu właśnie na słaby ten odczyn pH w glebie. No i trochę straciliśmy na tym, nie? Mimo że i tak jest fajny plon, to nie do końca to się zawsze tam udało. Tak samo, że tak na osadzie mieliśmy jedno pole, w którym w ogóle nie było pH, no i tam plon był no poniżej oczekiwanego, nie? Bo tam powinien być około 110%, to było chyba 85%, także mocno to poszło. No i będziemy starać się, żeby tutaj temu zapobiec, nie? No. A, no jeszcze sprawa z młynem, z tą dzierżawą, musimy też się dogadać, ale to myślę dopiero spokojnie, jak już ogarniemy sobie kurnik, bo jak na razie nie wiadomo jeszcze jak tam z tymi kosztami, wiecie, przewidywane jest takie, ale co będzie to zobaczymy, nie? Nawet nie wiem w ogóle ile za te kurczaki zapłacimy, a tam też pewnie tego sporo będzie, także no, to też gdzieś się zobaczy, nie? Co tam Krzychu jeszcze możesz powiedzieć? Mamy też jakieś plany? Czy w ogóle jakąś bramę się rozgnałeś? Bo na pewno chcemy zrobić to przesuwaną, nie? Tylko ile metrów? Przesuwaną, nie? To jakoś z 6-metrową bramy by pasowało, nie? Zrobić. W sensie, bo jak mamy ogrodzenie tutaj? Betonowe takie, nie? No, betonowe. Ja jakby ci się chciało może wymienić to takie, wiesz, takie metalowe, takie ładniejsze, zdobne. I razem z tą bramą wtedy. No można by, nie? Tylko właśnie jest jakieś takie fajne, bo ja mam jedno takie spoko na tym, na osadzie, nie? Na przykład tam jest fajny też ten płot, ale nie chcę robić tutaj takiego samego, więc może coś po prostu innego znajdziemy. Ale też właśnie raczej modern bym poszedł coś, nie? Bo skoro chata już jest ogarnięta w miarę na zewnątrz, to jeszcze w środku tam by było słowo zrobić, ale to też na zimę zestawimy. No to wiecie, nie? Coś by tam też tam można było podziałać, nie? A właśnie jak będziemy robić z chatą? Będziemy pokazywać tam te remonty jakieś przebiegają, jakieś 2-3 odcinki, czy od razu glow up i tyle, nie? A to można jakoś, nie wiem, na dwa podzielić na przykład. Jak gdzieś. No na dwa to tak fajnie by było, no, w sumie zrobić to. Żeby nie przedłużać za dużo, nie? No też tam wiecie, remont tak remont, nie? Zmarzy to będzie zima, więc w sumie w zimie co się może stać, nie? Ej, w sumie w myśl, że zimę skipujemy, to możemy tak na późną jesienią zacząć to robić. Bo też nie chcę, żeby było tak, że wiesz, że nagle miniemy sporo, nie? No właśnie, tak to jest kamizelek, nie? Jak tylko zacznę nagrywać, to tak jest, nie? O, sobie pojedziemy teraz w tę stronkę taką, nie? Mówiliście dzisiaj, żebym patrzył na czat, patrzę na czat, a was nie ma dzisiaj na czacie, nie? Ale rozumiem, że może po prostu ktoś coś na podcaście, ja też tak często robię, więc jak najbardziej pretensji was nie mam. No i jedzimy sobie. Tu w ogóle też fajnie trochę tych belek oddało. Nawet myślałem o tym, żeby tych belek nie sprzedawać, ale z drugiej strony pomyślałem, że na razie chyba zostawimy sobie po prostu jak jest i tyle, nie? Najwyżej gdzieś tam za rok, jak tam mielibyśmy dużo nadwyżkę, to by się sprzedało, nie? Mhm. Także póki co zostanie tak. Lekcje robisz? No właśnie, może teraz po prostu właśnie jest zajęta czymś innym, nie? Gdzieś tam ta lekcja czy coś, to też zawsze idzie to zrozumieć, nie? Że każdy ma swoje zajęcia. Mimo to, jeżeli wam mogę podtowarzyszyć podczas waszych zajęć, to też fajnie. Doceniam, of course. A, tu jeszcze ten, sojka jest do roboty. I właśnie, my w końcu robimy teraz w tym roku ten taki sezon oczyszczenia, że będziemy, kupimy sobie jeszcze kawałki tych pól, jakichś nowych. I tam wjedziemy sobie jakimś sprzętem, żeby pozbierać te kamyki chyba, nie? Bo dużo tych kamieni jest. A, tam no, też... no, to tak, to trzeba pożyczyć w końcu.
Bo ja tam coś ostatnio wyporczałem maszynkę i pozbieram parę kamyczków z dwóch pól chyba. Ale no teraz pasowałoby zebrać już całości, bo ile tych kamieni to może być, nie? A to jak nam ma psuć sprzęty też słabo, nie? No to. A i Krzychu właśnie rozkminił coś takiego, żeby, bo mamy jeden pług i mieliśmy kupować drugi, ale w sumie Krzychu rozkminił, że można by kupić zamiast pługu po prostu głębosz. I bardzo fajne ofercie jest jeden głębosz, więc jeżeli byście chcieli taki odcinaczek, to możemy na przykład zrobić coś nowego nabytku, bo dawno w sumie nic innego nie było, nie? Tak naprawdę. No nie było, nie było. Dawno nie było jakiegoś nowego sprzętu, teraz tylko teraz jakieś tej budowy gospy i tak dalej, a jak chodzi o sprzęt, to stoimy w miejscu, więc jakiś głębosz by się przydał. To może byśmy sobie od razu orki porobili. O! Ej, zrobić orkę na przykład i po orce pojechać sobie tym sprzętem od kamieni. To byśmy od razu nie dość do kamyki sobie wyciągnęli wszystkie z pola, co zostało pod spodem. To byśmy sobie jeszcze trochę to pole ogarnęli tym właśnie na to maszyną, bo ona od razu użyźnia, nie? Więc byśmy mieli fajny sprzęcik pod siewy, nie? No co, nie? No, także całkiem spoko. Po co brony, po co głębuszku brony piątki i do MFA potrzeb? No to raczej średnio by dało radę, takie bardziej, no trochę jak grabki by wyglądało, nie? Nie, no ale właśnie ten głębusz myślę spoko jest i widziałem fajną ofertę, także być może w przyszłym odcinku wam pokażemy co i jak. Tylko tam wymaga 150 koni, więc jedynie jak ktoś się kwalifikuje to chyba tylko 16 do tego. O, elegancko się Krzychu tu koło mnie jeździ, kurde. Jeden z tego 16, no i właśnie Newholland, nie? Także git. No tak. W ogóle ten Sodimac. Co? Masajek. Masaj? Nie, Masaj ma mniej koni chyba, wiesz? On ma tam 130? Czy coś takiego? Już to nie pamiętam. Mógłbyś zobaczyć teraz, jak to wygląda? Gdzieś tam w tym? W katalogu? W katalogu. Nie, tutaj. To on ma 140. A, 140. No to niby spoko, ale nie wiem, czy nie byłoby trochę, może tam lekutko za mało, nie? No. No i dobra, to my sobie jedziemy po kolejne wapno, ale nawet powiem ci, że teraz chyba nie czuć takiego dużego zużycia wapna, więc jest w miarę okej, ale mimo to na plonie to odczuliśmy bardzo mocno, nie? Nie. Także jednak by pasowało to przejechać, nie? To ja nawet nie wiem, czy przypadkiem teraz na wapno, czy był obornik, czyli zmieniliśmy teksturę. Potem dało się wapno, czyli znowu zmieniliśmy teksturę. To może jakby teraz dać znowu obornik, to teoretycznie by się znowu tekstura zmieniła i moglibyśmy nawieźć, nie? Bo obornika na obornik nie dasz, nie? No nie. To może by się właśnie teraz dało drugą warstwę tego obornika. Wiem, że to może trochę dużo, ale mamy go bardzo po prostu pod dostatkiem i chcemy się go pozbyć jak najprędzej, nie? Więc wiecie. Ewentualnie może go sprzedać, ale no ile to będziemy wodzić tak tego dużo, a i tak kasy specjalnie z tego nie będzie, nie? Jakiejś dużej. Więc też tak nie ma sensu robić kursów pustych, nie? Bo ile za to na obornika? Są 100 parę złotych chyba, nie? Jakoś większą to, dobra, to by wynająć czymś żarówkę. Albo bez kitu. Ale to się opłaci żarówkę? No, czy żarówka więcej będzie wyniesie nas niż to wszystko warte, nie? O, fajne promocje jakieś są. Dobra, ale zapisz sobie to od razu i wam pokażę, po ile ten obornik właśnie stoi, nie? Obornik, gdzie to jest? Czy ja to widzę tutaj, czy ja już minąłem? Nie. O, tu jest. Na bagażowni jest po 90 zł. No 100, 100 jest w piku, no to 100 za tonę. Ile tam mamy ton? 120? 120, no to jest 12 tysięcy. To ja wiem, co się opłaca, nie? Dobra, mniejsza. Po prostu będziemy mieli nawóz i tyle, nie? Hejcie, kolonia osada jest dostępna na DFS-19. Osada nie, ale kolonia jest w wersji 1990, więc takiej trochę starszej wersji, ale jest. Bo tu jest taki już trochę remaster, nie? Tej kolonii. No, została mocno odświeżona, nie? Tak, jak ktoś śmiało, oczywiście może sobie pobrać w 19 kolonie, bo osada dopiero powstała w 22, nie? Także myślę, że pomogę. Dobra, pojedziemy sobie. Tamto pole myślę, że też mamy tak 19 minut odcinka, a nie chcemy też robić tasiemca, więc zróbmy tak, że ostatnią tą sobie rozrzucimy i może coś jeszcze pogadamy o czymś ważnym. Coś jeszcze mieliśmy wygadać? Co? Zamiana. A masz cały rzutnik? No nie, ale za chwilę będę miał. To jakbyś miał cały, to mogłeś sobie zamienić, prawda? Bo tam nie chcę już tak jak twoim sposobem ładować, nie? Spoko, spoko. No, ja sobie te rozrzucę i byśmy najwyżej tam ogarnęli sobie.
No ale warto, myślę sobie, to teraz porobić, to nie? Bo to jest coś, co no, musimy tak czy jak zawsze robić, bo to po prostu zawsze jakaś tam kasa z tego będzie, z tych plonów. Dobra, czego sobie odjedziemy? O, tak o. No i dobra, na dzipie się trochę jeździmy, wiecie, żeby tak też nie nudzić tutaj was. Znaczy nie nudzić, żeby nie marnować tego tutaj dobrodziejstwa białego, które mamy. Bo to kasa zawsze jakaś jest, mimo że tak dużo mamy, to jednak nie chcę jej używać na byle co, nie? Czy kupuję to pole obok soi, to duże? Aż tamto większe. No raczej teraz plany są na inne pola, nie? Więc jeszcze póki co tego nie kupujemy, tego tutaj naprzeciwko co jest. Ale no trzeba będzie się na nie trochę zasadzić i pewnie je kupimy, nie? Myślę, że tak, to jest fajny kawałek, sporo na ten też jest. Tylko właśnie nie wiem, czy będziemy w końcu szli, czy to będziemy łączyć z tym polem, czy nie? Jak uważasz? O którym ty mówisz? No o tym naprzeciwko teraz tego co jadę. Aha, a tam jest droga, nie? Nie ma drogi, już droga jest zaorana, tak wiesz, nie? A. Bo tam jest tylko ten zagajnik, więc może jakbyśmy zagajnik lekko przecięli, to jeszcze może jako tak by to poszło, nie? Znaczy właściwie wycięli. Znaczy wiem, że tak też trochę może się stać pusto na tej mapie, bo i tak te zagajniki to fajnie klimat robiły. Ja teraz w ogóle mam takie coś, ludzie, że według mnie, znaczy ostatnio wchodziłem na kolonię taką zwykłą bez naszego save'a i wam powiem, że tak to było gęsto wszystkiego i jest jak to dziwnie wygląda, kiedy nasz save teraz jest taki pusty, nie? Wszystko czyszczone, bo są duże kawałki, a tam tak było, no tak łyso po prostu, nie? I aż normalnie w szoku, nie? Że jak my to mapę żeśmy zmodyfikowali. Mam rzutnik, a na gospę jestem, to ci mogę na pole tak? Pojechać. A, to tak. Podejdź tutaj, no. To zaraz zamienimy się sprzętem. Abyś teraz sobie odpalił pustą mapę kolonii, byśmy te spalone. A, no. Bez kitu, no. A też byłoby nieźle. Także... No kurczę, fajnie, że się tam ten saving się rozwija. Ale no, wiecie co, może zrobię tak, żebym tam zachował sobie raczej ten zagajnik, tylko... Tamto pole może byśmy jakoś zmienili trochę, nie? To też tak... Taki dziwny hak by nam wyszedł, nie? No, więc ja wiem. No, pomyślimy nad tym jeszcze. Dobra, ja tu już jestem gotowy jak coś. O, to teraz dam ci sprzęcik. Dużo to zostało zrobione? No, to chyba pół pola się zostało. A, okej. Muszę do ciebie zjeżdżam. Właśnie, w ogóle mało, że ze środka w końcu kamerę mam taką wolną, więc mogę już sobie śmigać. Siema, dwa pnowania jakie zostało jeszcze? Co? Dwa pnowania, co jeszcze zostało? Słuchaj, dużo. To wszystko, co nie jest wapnowane, to wapnuj, nie? A, to jest na żółto, dobra. Tak, no. Łąki i te inne, dobra. Ty ten GPS jechałeś, czy nie? Nie, ja nie. Bo nie wykrywa mi GPS-a tam. A, no wykrywa tak. Na zero w tym rzutniku. A ile on ma ten? Metrów? Nie wiem, tam pisze, że 8 w sklepie niby. 8 metrów, to może sobie to ustawię właśnie, żebyśmy zrozumieli. Szerokość robocza, no 8 zrobię sobie, nie? Okej. Okay. Dobra, zaraz zaczniemy z tylko początku. I tak, za każdym razem będzie na zero, nie? Będzie wykrywało, jak podczepiasz. Tak? No. No to dziwne, coś z tym sedymakiem jest nie tak, powiedzie, nie? No, może tak. Siema, co tam, jak tam? A wszystko w porządeczku. Właśnie sobie trochę tutaj śmigamy na naszych kawałkach. Okej, okay, no tak tędy będę jechał. Nie no, 8 może mieć, no. Tak patrzę po tym, jak to leci, więc może mieć to 8 metrów. I sobie jeszcze kustyłem jakieś takie... O! I spoko, teraz. A, jeszcze jakąś naturkę trzeba nie pierdygnąć, ale to chyba na gospie, nie? Zrobimy. A no. Może przy kurniku? Może przy kurniku coś, nie? No można. Albo na placu? Właśnie nie wiem, czy plac będzie bardziej interesujący niż kurnik, wiesz? Ej, no to tak trochę... A, bo tam nie wyszło, no. Tak 8 metrów w sumie niedużo, nie? Myślałem, że więcej ma trochę. No. Sprzęcior. A może dobrze jest? Tylko to po prostu... Nie, jest okej. Okay. Jest okej. Okay. SR-a włączasz? Biklamoty? To może włączymy SR-ka sobie po tym. Po odcinku już, nie? Też, żeby nie było. Miałem tam dokończyć wapno, ale jeszcze zamieniliśmy to ten, to może dokończysz. A dużo tutaj idzie tego obornika? Nie, jakoś nie idzie dużo. 60 kilo. Na ile starczy tak ci mniej więcej jeden zestaw? Zależy jakie pole.
Bo takie na jedno pole chyba wychodziło, coś takiego. Jeden rzucik na jedno pole? No. To no to obok tam przynajmniej co było twoje. To było jeden rzutnik, nie? No tam to tak, bo tam to jest trochę węższe, nie? O, coś tam na zielono aż, kurde. Wiesz co? Trochę tu jednak... A nie, łapie, dobra. Ja myślałem, że nie łapie, ale jest git. Nie no, okej, jest okej. W ogóle bardzo dziękuję serdecznie, że was tyle jest. Aktualnie fajnie te streamki na Twitchu lecą, jeżeli chcecie też dołączyć, to zapraszam serdecznie, link jak mówię macie w opisie. I co, w sumie dzisiaj jest piąty, to jest już czwartek, kiedy to nagrywamy. Gdzieś tam chyba 8 się kończy konkurs, no i trzeba będzie się gdzieś w poniedziałek i wybrać jakiegoś zwycięzcę na tego, na ten dodatek. Także jestem na dodatek, no 9 dodatków tak naprawdę, jestem ciekaw co tam żeście wysłali, bo ostatnio trochę nie patrzyłem, nie chciałem sobie psuć niespodzianki, a wiem, że szły takie fajne petarda projekty, że normalnie, nie? Czemu to zgłoszę na konkurs? No, myślałem, że będzie mniej, a naprawdę fajnie jest, bo już jest ponad 20, nie? Także super, a to dopiero się czwartek, a moi ludzie do niedzieli czas, nie? Więc jeszcze myślę, że na pewno ktoś tam czeka z ostatniej chwili, żeby wysłać. Także nie ma co się martwić, na pewno jego praca będzie sprawdzona, nie? Fajnie, w ogóle pierwszego dnia przyszło do mnie około 7 zgłoszeń, a potem, czy 11 nawet chyba, 11 zgłoszeń, no pierwszego dnia, a potem tylko dochodzą jeszcze jakieś kolejne, także spoko. A, czy im spoko. Później tym lepsze? Co? Im później tym lepsze dochodzą, czy nie? Znaczy zależy kto jak tam ma czas, nie? Bo dostałem na przykład pierwszego dnia gospo, które było kozak i on dalej jest moim faworytem. Potem dostałem następnego dnia też fajny gospo, też faworyt. No i tak naprawdę cały czas coś tam nowego przechodzi i codziennie mam coś takiego, że mówię wow, ale super, nie? Bo są takie wiadomo, są gospy średnie, są gospy słabe, są nawet dobre takie, dużo z dobrych, ale takich wow to normalnie jest niewiele, nie? Więc fajnie, że właśnie... bo chcemy brać ogólnie 5 takich gosp wow i zrobić, pokazać je wam po prostu, żebyście trochę mi pomogli wybrać, nie? Którą z nich będzie najlepsze. Także co do tego to jeszcze tam wam dam znać. Pewnie, no gdzieś będzie aktor jakoś tak, nie? Zobaczymy. Dobra, jestem już na gospie, tak sobie zjechałem tylko, bo już będę kończyć. Tak, rozmawiajcie bliska, dziękuję, żeście byli, bardzo miło. Zapraszam na kolejne odcinki. Oczywiście może to też coś będzie się działo i mam nadzieję, że szkórnik sobie też skończymy, bo coś tam powoli się robi z nim. Także no, dzięki za uwagę, do kolejnych. O i cześć Pixa, witam, że wpadłeś, fajnie, że jesteś. Witam, że wpadłeś, dziękuję, że wpadłeś, naprawdę. Na razie, trzymajcie się, no cześć, pozdro. Pa, pa. Siemano.